Tak. Już się cofnęliśmy, aż jeden jest. Jeszcze kolejny jest. Ja. Zobacz, koźlaczek. No, koźlasz, ładny. No, ci zdrowiutki. Po 10 minutach drogi na razie nic. A, Krystian jest następny. Dwa. Po 10 minutach następne. Ale już się pojawiają. Pojawiają. A tam tata jest kolejny. Gdzie? Tam. A jo. Kurczę, mój. To czerwony, zobacz. Byłem parę dni temu, to nie było nic. Komary gryzą. Komary, no. No mówię, bo to już ciepło się zrobiło. Chcę zobaczyć tamtego. Parę minut. Ładnie, pięknie, złamane cudo. Owa, jeżyny. Ale na grubej nodze. Piękny. Pięknie. No. No i właśnie. To jest piękna przyjemność tak po lesie pochodzić jeszcze, jak się znajdzie takie piękne cuda. O, już. Już parę jest. Już parę jest. Na razie jest dobrze. Dobra, teraz zobaczymy. Szukamy dalej. Tutaj kurki. Kurki. Wyszliśmy. Następne grzybki. Kureczki. Poszliśmy dalej i od razu kurki. Dopiero to, w lesie dopiero to. To parę. Jeszcze tutaj są, nie wiem co za grzyby. O, i tu jeszcze kurki są. Kurczę, wolę. Aż nie możliwe. Ładne kurki. Poczekaj, tam następna. Tutaj tam też następne. Są. A tu koźlaki, zobacz. To są koźlaki, tak? Tak. Złanie szuk. Zobaczę dalej, może coś będzie. I na jaśnicę będzie? A te są ładne. To ładne. To młodziutki jakieś. Dwa koźlarze. Byłem 3 dni temu, to żadnego grzyba nie ma. No tutaj kolejny ładny grzybek. Jest? No. Kozak. Piękny. Ale robaczywy też. Robaczywy? No. Ostawiamy, niech. Niech leży. Niech leży. Dobra. A następny. Jeżyny. Nie zobacz, zobaczymy. Stare grzyby. Też zobacz. On jeden z ludowych tylko. To już starsze grzyby, nie? Muszą chodzimy i zbytnio nie ma. Takie było parę miejsc takich. A już teraz gdzie więcej krzaków. Tutaj kolejny grzybek. A będzie niedobry. Dobry. Dobry. Tam jeszcze tata widział jednego, tak? Nie, tam już nie było. Ale mówisz, tylko z rafalami. Już parę sztuk znajdziesz, parę sztuk. Ale wiesz, tutaj się jeździ w różnych lasach, nie? No tak. A tu jakoś tak sucho jest. Tutaj sucho, ty. No to jest ileś. O. Tam to było takie miejsce, było takie
im mniejsze to były. Szaki. No a tam oddali krytę, ładnie. Jeszcze tam to znalazł. No nie mam nożyka, żeby go tam... Czerwonego. A tam też masz? Tak. Tylko nie mam noża, to tam nie musiał go wyciąć. Tutaj trochę było już. A tu ten, jo? Tak. No też ładny, w grubej korzeni. O, ładny. Ładny. I widzisz, więcej tak na wilgoci. Tutaj kolejne trzy ładne. Gdzieś dalej. Może będzie, nie wiem. Tak? Jeszcze to idę. Ale to sucho. O! O! Cześć, ten jeszcze to tam. Ale ten to ładny, duży. Piękny. No, ładny. Ale piękny. Cudo. Ładne cudo. Ale zdrowiutkie. Czy teraz pokaż? Piękne. O, ładne. I tam jeszcze te trzy były. Ale prawdziwe? Nie wiem, one takie sine się robiły. Nie wiem co za grzyby mogą być. No to pójdziemy tam, zaraz zobacz. Pierwszy prawdziweczek. Jeszcze tutaj coś jest. I tu jeszcze o, koza też. Kozaczek. Koźlaczek. Zdrowiutki. Blisko takiej ścieżki. Ale pierwszy prawdziwy. No. No to widzisz, kto by się spodziewał, że to by grzyby były, nie? No to co to, co to są za grzyby, to? Kurki. Ryczki. Wszystko. Chyba też są bardzo takie. Żyjemy. Bo może liść. Wszystko, jeszcze nie wiem. Po takich krzakach, która wiem, to takich zarośla. Wilgoci. Teraz szliśmy i właśnie w trawie okryty. No. Weź koźlasz. Drobiutki. Ładny grzybek. W takiej trawie, nie? No. Prawda też jest ciężko wilgoci. Tam w oddali kolejne, czerwone. Z drogi go zobaczyłeś? No z drogi, z drogi. To też jakieś takie przerośnięte. I tam jeszcze chyba pod tym jest krzakiem. Nie, to przerośnięte. Przerośnięte trochę. Takie, mniejsze. Na zdrowiutki. Święty.
śmiechem, żartem prawie całe wiadro mamy. A ten to stary. No ten stary już. Ale to przy samej, drodze. Ale to mogą być młode. Też widać jakiegoś grzybka. Ale on już jakiś stary jest. Tutaj kolejne ładne miejsce. Ten. Dobra, taki malutki. Młody. To tutaj jeszcze jest. Panie, szok. Tu Pawlak mówi, koso można kosić. Ale wiesz, taki mi... Chodzisz... Jeszcze na koniec... Święty czerwony. A tu już... Będę się zawijać do domu już. Wystarczy. Wystarczy na dziś. Jeszcze zdrowiutki, piękny. Tak, wiesz? Piękny. Będziemy się zabijać pomału do domu. Na dziś. Starczy. Śmiechem, żartem, całe pełne wiadro.